Zawsze mnie bardzo dziwiło, że jesteśmy przekonani prawie we wszystkich dziedzinach życiowych, poza tą najważniejszą, że potrzebujemy instrukcji obsługi, trenerów, ćwiczeń, programów szkoleniowych itd. Zobaczcie, że jak się czegokolwiek chcemy nauczyć, czy w sporcie, czy w jakiejś robocie, czy w jakichś sztukach, to każdy wie, że potrzebujemy mistrza, potrzebujemy kogoś, kto wytłumaczy, potrzebujemy zadań, potrzebujemy warsztatu, potrzebujemy metod i tak dalej. I to jest w ogóle oczywiste dla każdego, nie? Że idziemy do szkoły. A mam wrażenie, że jeżeli chodzi o najważniejszą rzecz życiową, czyli o Pana Boga, o bycie z Nim, o relacje, to wszystkim nam się wydaje, że tak se po prostu to zrobimy. Nie, kochani. Potrzebujemy szkoły, potrzebujemy metody, potrzebujemy nauczycieli, potrzebujemy mistrzów i potrzebujemy szkolenia. Dlatego napisałem chyba najważniejszą książkę w życiu, jaką napisałem. Znaczy do tej pory, może napisać jeszcze jakąś fajną, ale ta mi się wydaje chyba najbardziej potrzebna. Napisałem instruktaż szkoleniowy, jak się modlić, dosłownie. Najprościej jak się da. Wytłumaczyłem trochę teoretycznie, o co chodzi w modlitwie, żebyście wiedzieli w ogóle, po co to jest, z czym się to je, dlaczego w ogóle mamy się modlić. I wytłumaczyłem bardzo praktycznie. Są tam metody, są tam ćwiczenia, są tam zadania, są tam rozpisane na wiele tygodni sposoby modlitwy. Mówiąc krótko, szkoła tego, jak się nauczyć modlić. Jeżeli ciągle masz takie doświadczenie, że nie wiesz, że próbujesz, a to nie wychodzi, ciągle myślisz, że nie umiesz, że się starasz, a nic z tego, albo w ogóle może nigdy z Bogiem nie gadałeś i chciałabyś zacząć, to serdecznie zapraszam do tego szkoleniowego poradnika, jak się modlić. Napisałem prosto, mam nadzieję, napisałem po Bożemu, też mam nadzieję, i napisałem, mam nadzieję, owocnie. I mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zajrzyjcie, jak się modlić, instrukcja obsługi bycia z Bogiem.